Na rozbiegu Kamil Stoch, indywidualnie bez medalu. Teraz ma być medal i to ma być medal złoty dla polskiej drużyny. Ostatni w naszym zespole, po trzech znakomitych skokach jego kolegów. Brawo Kamil! Jest także 130 metrów przekoczone, a więc utrzymamy prowadzenie w konkursie po pierwszej rundzie rywalizacji. 130,5! Brawo, tyle samo ile skoczył Wellinger. Trzeci nasz zawodnik skacze 130,5 metra, bo wcześniej Piotrek Żyła i Maciek Kot, choć z różnych rozbiegów. On zdaje go najniższego. Dobre noty od sędziów. Jest 19,5. 4 dziewiętnastki. Pół punktu dodane za wiatr. No więc łączną notę będzie miał oczywiście niższą od Stefana Krafta, ale piękny skok Kamila. Brawo, brawo, brawo dla całej naszej czwórki. Będziemy na pierwszym miejscu po połowie rywalizacji drużynowej. Za chwilę zobaczymy, z jaką przewagą nad Austriakami, Niemcami i Norwegami. No, będzie to wyraźna przewaga. 17,4 nad Austrią. Niemcy tracą 18,8. Norwegia ponad 27 punktów straty. Na półmetku tego konkursu jest dobrze.